Cześć, siemanko, szanunka, bywa w kolejnym odcinku. No. W kolejnym odcinku. Dzisiaj ten vlog. Za chwilę wam pokażę rzepaki, oczywiście. Co, dzisiaj mamy wspólnie chyba 15 czy 14 kwietnia, maja, oczywiście. Za chwilę wam pokażę. Patrzcie. Patrzcie, piękny rzepaczek oczywiście, tak sobie urósł, jak możecie sami zboże, zboża też, jak możecie sami zobaczyć. Tam się szukuje akcja gruba, chyba obornik na pola. A widzicie, rzepaki nie są takie złe. Chyba na razie rzepaki to są najlepsze. No chyba tak, zboże też nie są takie złe, ale... No widzicie, tu trochę jest inny kolorek. Ja możecie sam kurde zobaczyć. Chyba podpiecha leci. No i właśnie co. Na razie tak nie ma co nagrywać oczywiście vlogów, bo oczywiście to prace się wszystkie skończyły. Nie wiem co, nawozy i opryski tylko tam zostało, coś tam może nagrać i to wszystko. No widzicie, tu górka, trochę nic nie ma. Patrzcie, tu górka. Tu chyba w tym roku nie było rane. Tylko było... Już wam powiem, niech pociąg wyleci. Oczywiście było... Nie wiem, to pole chyba było 2 lata temu rane. W zeszłym roku tylko wiecie, tam talerzyką przyjechane i to wszystko. No, to ta żywka była bez orki. No i, ale wam powiem, że takie... Mam 2 minutki, powiem wam takie zboże w miarę. To ten rzepek w miarę wygląda. No, jak widzicie, kwiat ma jakiś tak ma. To nie wszystkie, jak możecie tutaj sami zobaczyć. To są nie wszystkie... Nie wszystkie kwiaty wypuściło. Ale tak w miarę tu pole jest wielkie. Tu mają oczywiście cięża. Może ktoś kojarzy, w Gnieźnie mieszkam takie fajne pędziorwa. Miałem tu około 300 koni, bo może 150-180 koni mają. No widzicie, tu jest zboże też. Tu jest kukurydza zasadzona, ale chyba na razie nie wychodzi. O, tu jest kolejne pole rzepaku. Jak widzicie, miedzi kurde nie widać prawie. To jest słabo widać, ale powiem wam, że tu jest chyba najlepszy rzepak. Tutaj jak możecie sami zobaczyć. Moim zdaniem, że jest tutaj najlepszy, chyba taki wysoki w miarę. No ale nie mam tam nagram z obordi, bo tam 30 ładuje się. Cyklopę na 60 rzuca. No ale dobra, zmienimy temat. No i w miarę to nie widzicie, tu był gałąź, bo widzieli wszystko. No ale tak w miarę, że rzepaczek jest tak w miarę dobry. Nie jest takim zły ani co. Taki powiem wam, że gęsty bardzo. Bo jest taki gęsty. W miarę ciepło jest. No widzicie, krótkie rękawki, krótkie spodenki. Wiem, chyba 22 stopnia. Ale się trochę się zachmurzą i to jest taka... Takie... duchotne powietrze. Ale pachnie rzepaczek, ja pierniczę. Ale teraz wam pokażę... zboże, ja zimowe. Te w miarę jest zimowe, nie jest takie tragiczne. Nie wiem, chyba jest godzina, 16, jakoś tak. Nie jest taki tragiczny, bo tylko coś tutaj trochę wymokło. Ale jako zajmę, nie wiem, tak do 6 minut max zrobię ten odcinek. Nie widzicie, ślady były, patrzcie. Właśnie przejdę po polu. Nie widzicie, ślady są. Oj, pryskali chyba na zboże zimowe. W miarę jest tam daleko idzie te zboże, jak widzicie. Piękne niebo jest. Tu idziemy i właśnie jest tu
Jest tu, tutaj kolejne pole rzepaku. No i właśnie to, tu chyba, tu jest takie dość zimowe, na jednym chyba tu jest kawałku, a tym jest drugie wuja, bo tu nie jest wuja oczywiście. Czekaj, jaki jest pana. Tym jest kawałkowy i właśnie co? Tu pójdziemy dalej, trochę przyspieszymy ten czas, bo mamy 5 minut. I właśnie co? Tu mamy rzepaczek, oczywiście psem przeszły na spacerek z kamerką GoPro i właśnie co? Tu w miarę jest, o, ja widzę, że są ślady, kurna. Chyba teraz było pryskane. No i właśnie co, w miarę jest taki, tu jest taki, nie jest tutaj taki gęsty, ani taki rzadki, jak jest tam, chyba pewnie jakaś inna odmiana pewnie jest, może się obrócę z kamerką. No i właśnie jest, może jakaś jest inna odmiana, ale nie jest tak źle. I właśnie co, sobie pochodzimy tam, o, jak widzicie, kurna, zboże już takie wysokie. Było, nie, chyba 2 tygodnie temu, obrócę wam. O, do 7 tak zejdzie. Jak widzicie, kurwa, jak widzicie, tu też mam, tu. Jak widzicie, zboże dopiero zasadzone. Ja macie sami zobaczyć. Bo było oczywiście tutaj mokro. Na 60 się topiła, no widzicie. Nie, właśnie ci widzicie, może tak. No widzicie, tu jest woda dopiero zasadzona, tam też. No trochę jest pudo zasadzona, ale wiecie, bo to 60 się topiła, to teraz dopiero, mogło siać dopiero z zboża. No widzicie, tam jest woda zimowe. Tak to dobra, to się cofam, bo już mamy 7 minut, tak nie. Chyba będziemy kończyć, to dajcie łapeczkę, dajcie tego subka, piszcie komentarz, czy wam się takie vlogi się podobały, a jak tato, to moja możecie zostawić 10 łapeczek w górę, trochę komentarzy, może 5, no to co, to na tyle, chyba teraz już chyba vlogów tak za bardzo nie będzie, nie, może coś, może nie wiem, z podwórka, co ty kurde masz? Nie, może z podwórka to sobie nagrywam i na tyle, bo tak za bardzo nie ma co robić. To dajcie, ile mamy kurat tych 9 minut, 8 minut, to dajcie łapeczkę, suba, piszcie, komentarze, czy na drugim odcinku, trzymajcie się, na razie, cześć, pa.